Okej, witam wszystkich. Tak jak obiecałem wcześniej, postaram się teraz złożyć na Arduino taką obudowę z przekaźnikiem i z regulatorem mocy z termoparą, żeby kontrolować temperaturę takiej płytki kupionej w Gotroniku. I można ją także kupić na AliExpressie, trochę taniej. I powiem Wam, że ona jest na 220 V, rozgrzewa się do 260 stopni. Gdzieś zgubiłem śrubkę od tego. Ale lipa. Gdzieś śrubkę zgubiłem. Dobra. I to mi pozwoli właśnie ten cały zestaw na kontrolowanie temperatury. Przekaźnik jest po to, żeby odłączał mi grzanie płytki po przekroczeniu jakiejś tam temperatury. Ta termopara będzie szczytywała temperaturę z tej płytki. I tutaj dodam, że im lepsze zamocowanie jej do tej płytki, tym będą bardziej dokładne, stabilne temperatury pod kontrolą. Regulator mocy jest po to, żeby zapanować troszeczkę nad tą mocą, która będzie pozwalała mi na, jakby to powiedzieć, załóżmy, że sobie ustawię 150 stopni, żeby miała ta płytka, no to wtedy będę miał taką kontrolę 10 stopni, załóżmy, powyżej tych 150, tak? 10 stopni to myślę, że to jest jeszcze w miarę akceptowalne do jakichś tam zadań, takich, żeby nam na przykład nie przepaliło wrażliwych elementów na jakichś takich płytkach, jak wiemy. Załóżmy, ustawię sobie 100 stopni, no to wiadomo, no to tutaj te gniazdo nie powinno mi się uszkodzić przy 100 stopniach, ale już jakby się rozgrzało do 260 stopni, no to już by to stopiło wszystko i wszystkie elementy plastikowe, jak takie gniazda, mogłyby ulec zniszczeniu. Dlatego ten cały projekcik będzie polegał na tym, żeby kontrolować tę temperaturę, ustawić sobie jakąś tam zadaną w kodzie tam Arduino i wtedy na wyświetlaczu właśnie, bo tu jeszcze będzie wyświetlacz LCD, i go zamontuję sobie tutaj na górze obudowy, który będzie mi pokazywał aktualną temperaturę. Myślałem jeszcze nad tym, żeby jakieś takie dwa guziczki zrobić, żeby sobie regulować temperaturę, żeby na przykład podbijać tam o 5 czy tam 10 stopni, ale niestety nie mam żadnych takich guziczków na razie na stanie. Być może w przyszłości rozbuduję to o taką funkcjonalność i na razie to będzie złożone z takich elementów, jak tutaj widać. Arduino, LCD, przekaźnik, dwukanałowy jest, regulator mocy, termopara. Jakie są koszty tego? No troszeczkę duże są koszty, bo sama Arduino kosztuje załóżmy 20 zł. Przekaźnik, no to 5 zł, tam czy 6. To kosztowało mnie chyba 20 zł. Obudowa 15 zł. Ta płytka w Gotroniku 30 chyba 5, no to już kwota powiedzmy, że 100 zł jest. Także nie wiem, czy to się tak opłaca, ale na pewno jest fajną zabawą z Arduino. Dobra, i teraz ja sobie to poukładałem, na razie sobie LCD położę z boku, w ten sposób, bo zaprojektuję tą całą obudowę w taki sposób, że tutaj z tej strony, z lewej strony będę miał podłączenie 220 V. Tutaj na górze będę miał podłączenie do Arduino, zasilania i tam wczytywania kodu przez USB. To będzie zamknięte w środku, także to będzie połączone tutaj z tym kablem 220 V. Cały przekaźnik. Przekaźnik będzie połączony z Arduino. No i termopara będzie wychodziła razem z płytką po prawej stronie. Zrobię sobie troszeczkę dłuższy kabel od tej płytki, tak żeby móc sobie na przykład te pudełko gdzieś położyć z boku, a to wyciągnąć sobie i coś tam robić. I tak to będzie wyglądało. I pokrętło oczywiście tutaj do regulatora mocy będzie od strony przodu, czyli będę mógł sobie regulować to od strony tutaj USB.
i lewa strona zasilania. Myślę, że spoko opcja. I po prawej, jak wiemy, wyjście na płytkę z tym czujnikiem. Myślę, że taki układ jest chyba najbardziej dla mnie logiczny i w miarę, no mówię, w miarę to jest tak, że wszystko będzie miało ręce i nogi, tak? Kombinowałem troszeczkę z układaniem tych płytek, ale jednak lewa strona zasilanie, prawa wyjście na płytkę, logiczne, z tyłu podłączenie się do Arduino kablem USB, no i z przodu regulacja. Także to jest najlepszy układ, jaki może być chyba na tej płytce. Płytkę kupiłem, znaczy płytkę, obudowę kupiłem w tym, na Dworcowej w Wrocławiu, w Axlu, w sklepie takim elektronicznym, bardzo znanym zresztą. No i LCD będzie oczywiście połączony tutaj na górze, go jakoś tam zamontuję, nie wiem, przykleję jakimś klejem. I co wam jeszcze chcę powiedzieć? No na pewno będę musiał troszeczkę tą obudowę zmodyfikować, także będę musiał tutaj powycinać miejsca na to, żeby mi ta płytka. Właśnie jeszcze muszę to ułożyć jakoś fajnie. No, powiedzmy, że w ten sposób. Nawet będę mógł sobie ją obrócić, bo widzicie, tu mi przeszkadza taki dzyndzel. Także załóżmy, jakbym miał tak ją położoną. O, w ten sposób będzie. Widzicie, wtedy nie będę musiał usuwać tych tutaj tych. I tutaj jak sobie spiłuję obudowę na te wyjścia od Arduino, to już będzie spoko. To będzie tu. To będzie tu, bo tu będzie zasilanie. Tu będzie szło do tego przekaźnika. No, nie, tu najpierw będzie do przekaźnika, potem do regulatora mocy i wyjście będzie z regulatora mocy już szło sobie tutaj na płytkę. I tak będę musiał chyba spiłować tutaj jeden ten bajerek, żeby mi weszła ta. Teraz tu mi weszła płytka to Arduino, a tu mi ten nie dochodzi do końca budowy. Także będę musiał sobie troszeczkę tą obudowę zmodyfikować na ten potencjometr. I tu od Arduino, jak już to zrobię, to wtedy zacznie się zabawa z łączeniem tego wszystkiego w jedną całość. Jeszcze muszę podłączyć to. Akurat będzie miejsce. Akurat będzie miejsce. To się jakoś tutaj poprowadzi fajnie. Tak, żeby nie było zwarcia jakiegoś. Nawet można gdzieś z boku poprowadzić. No, może pod tym już nie będę nic prowadził, bo wszyscy znają chyba historię z submiarką. Ale myślę, że jakoś to upcham i wtedy wyprowadzę to pod tą płytkę tutaj. Nawet mogę użyć jakiejś rurki termokurczliwej, żeby to osłonić po budowie. Wtedy nie, będę pewny, że nie zrobi mi żadnego zwarcia, bo jednak to jest element przewodzący prąd. Zresztą mogę to nawet sprawdzić szybko, czy to faktycznie przewodzi prąd w trybie sprawdzania ciągłości obwodu. Tak, przewodzi to idealnie. Także to będzie musiało być osłonięte. I ja sobie robię pauzę i zmodyfikuję tą obudowę, bo muszę tutaj zrobić pomiary. I tak będę stopniowo wam pokazywał, jak ten projekt będzie się rozwijał. Aż do wersji, w której już będzie wszystko działało. Zrobimy na końcu teścik tego wszystkiego, jak to wyszło. Także ja robię pauzę. Okej, teraz już jestem na takim etapie, że sobie podłączyłem to wszystko. Powiem wam tak, to wygląda mniej więcej w ten sposób. 24 stopnie pokazuję tutaj. Ta końcówka termopary. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. A teraz ja będę chuchał na tą termoparę. Chyba mi się odłączyła termopara.
bo nie reaguje mi nic. Coś jakby się zwiesiło. Muszę wgrać jeszcze raz kod do Arduino. Zobaczymy, co będzie. Wgrywanie. Ładowanie zakończone, ok. No i teraz pokazuję już normalnie. 29 stopni kucham. 28, 30. Żeby wam jakoś to bliżej pokazać. Teraz jak złapię ją w ręce, powinno podskoczyć. Coś mam zimne ręce. Jakby wam to pokazać, kurczę, z bliższej odległości. No. Widzicie. Gdzieś tutaj mam jeszcze niedokładne połączenie. Chociaż zastanawiam się, z której to strony idzie. Gdzieś tutaj na 5 V chyba. No w każdym bądź razie LCD jest bardzo wrażliwy. Znowu muszę. A chyba reseta tutaj mogę dać. Tak, ważna informacja będzie, że gdzie ta termopara? Nie wiem, dlaczego mi się blokuje. Być może nie wolno ruszać tutaj kabelkami. Jeszcze raz dam reseta. Okej. Teraz działa. Także trzeba będzie to zamontować i zrobić jeszcze też dojście do tego reseta, żeby resetować Arduino w razie jakichś problemów. Ale tak to na razie działa. Mówię, wszystko musi być stabilne. Lecimy dalej, czyli z obudową, wycinaniem i tak dalej. Dobra, słuchajcie, już tutaj troszeczkę powalczyłem z tą obudową. Wszystko mam upakowane tak mniej więcej. Zabezpieczyłem tutaj folią kartonową te wszystkie luty. I powiem wam tak, z drugiej strony mam wyświetlacz LCD. Także tutaj będzie wyświetlana temperatura tej płytki, którą będę sobie rozgrzewał. I tak jak mówiłem, z lewej 220, tutaj wyjście po prawej stronie będzie na termoparę i zasilanie tej płytki 220 V, które wychodzi z tego regulatora napięcia. I będziemy mieli tutaj pokrętło od strony frontu, a z tyłu będzie USB razem z zasilaniem dostępne do podłączenia. Także ja teraz postaram się to poskładać. Jedyny minus, bardzo, bardzo mnie denerwuje, że te kable od Arduino są tak sztywne. Tak jest ciężko zamknąć to wszystko tutaj, bo są takie duże naprężenia przez te kable, że masakra. Szkoda, że nie ma takich kabelków mięciutkich, które się gną łatwo i można je łatwo ułożyć. Natomiast plusem tych kabli jest to, że są mega, mega wytrzymałe. Także podejrzewam, że takie kable stosują w tych stacjach kosmicznych, co wysyłają jakieś tam nam dane z kosmosu. Dobra, ja robię pauzę, bo tu mi papugi się trochę drą i składam tą obudowę. Podłączę to wszystko do tej grzałki.
i sprawdzimy, jak to działa. Ok, słuchajcie, ja to już skręciłem. Mniej więcej to ma ręce i nogi. Tutaj 220, wejście. Tutaj na grzałki, tu jeszcze będzie oczywiście pokrętło, które mam nadzieję, no wejdzie bez problemu. Ok, to jest na minimum. Ustawimy sobie w ten sposób tego regulatora. Nawet jak na pierwszy raz mi to wyszło, powiem Wam szczerze. Od góry LCD. Podłączę teraz na razie tylko pod USB-ka, nie podłączają 220. Bo przeżyjecie to ze mną, jeżeli gdzieś tam będzie zwarcie i znowu pójdzie zwara, to będzie masakra. Ale mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Podłączam teraz USB-ka do Arduino, zobaczymy, czy się włączy i wykryje jakąś temperaturę. Jest, wykrył. 26,5, złapię tą termoparę w rękę. Dwa mocno ściskam, 34, 35. Zamontowałem oczywiście tą termoparę, którą kupiłem w Gotroniku. Nie zamontowałem tej z takiej bardzo dokładnej, szybkiej, która była w tym mierniku takim do 400 stopni. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało na razie. Co tu jeszcze muszę zrobić? Na pewno jeszcze muszę tutaj zrobić coś takiego, że sobie tą termoparę tutaj nałożę termokurczkę, ją ścisnę tak, żeby mi się tak nie, żeby to nie latało i prawdopodobnie też na wyjście zasilania tak samo zrobię. Albo może większą nałożę i na obydwie złapię. Robię pauzę i działam dalej. Pozostało mi podłączenie grzałki, zamocowanie termopary do tego. I wtedy zrobimy test z 220 V, czy tam 40. Okej, popatrzcie, założyłem tutaj sobie, tu kleju używałem na gorąco, także taką termokurczkę. Także ja teraz podgrzeję sobie to tak ładnie, żeby mi to tutaj złapało. Jest. Pięknie. Ła, gorące. Tutaj 23 stopnie pokazuje, a jakbym przygrzał troszeczkę tą końcówkę. Tylko na chwileczkę dałem, już skoczyło 37 stopni. Sekundę ją podgrzeję. To odświeżanie jest takie. To była sekunda tylko i 70-80 stopni tam było. Także termopara działa. I było słychać przekaźnik. Było słychać przekaźnik, bo mam zaprogramowany tak, że teraz powyżej 50 stopni się wyłącza. A sobie ustawię potem na większą temperaturę, tak gdzieś mniej więcej 150 powiedzmy. Na testy i będziemy działać dalej. Także ja teraz sobie to podłączę tutaj do zasilania ładnie. Też złapię termokurczką, polutuję i sprawdzimy, jak to działa w praktyce. Pod 220 V oczywiście. Mam nadzieję, że nie wybuchnie tak jak ostatnio z tą sufmiarką. Pauza. Dobra, pora zakończyć ten projekcik. Powiem Wam tak, wszystko już jest skręcone, podłączone. Z lewej strony już powtórzę się kolejny raz. Wejście 220 V. Z tyłu wyjście na USB i na zasilanie Arduino. Po prawej stronie wyjście termopary i podłączenie samej grzałki. Od góry wyświetlacz, który pokazuje temperaturę. Chociaż teraz mi dużą pokazał. I tutaj od dołu regulator mocy. I teraz ustawiłem sobie temperaturę
50 stopni i powiem wam, że muszę wgrać jeszcze raz mój kod. Znaczy coś poprawię mu w relaju. Ok, wgrywam kod jeszcze raz. Ustawiłem temperaturę na 50 stopni. Powyżej 50 stopni ma mi się wyłączyć grzanie tej. Zobaczymy. 78. 77. Ciągle spada. Siedemdziesiąt pięć. Zrobimy taki test na takiej folii i zobaczymy, od jakiej temperatury ona już się będzie jakby deformowała. Na razie 50 stopni ustawione i żadnego problemu nie ma. Dobra. Robimy testa. Ja ustawiam w Arduino 100 stopni i zobaczymy, co się będzie działo z tą folijką. Gdzie tu ja mam? Jest, ok. Muszę tylko zaktualizować dane. 100 stopni, 100,5 stopnia dokładnie. Wgrywam kompilowanie szkicu. Ok. Wgrywanie. Ładowanie zakończone. Dobra, teraz powinna temperatura mi iść do góry. 66, 67, 66, 68, 69, 71, 72. Zwiększę troszeczkę moc tą. 77, 78, 80. 81, no działa ten regulator mocy. 85, 88, szybciej się nagrzewa płytka. 93, 95, 100 stopni. Wyłączył się już przekaźnik i powiem wam, że tolerancja jest na razie 118, bo muszę wyregulować sobie tym przekaźnikiem, tak żeby te skoki nie były takie zbyt duże. Ale zaraz zobaczymy, jak się ustabilizuje troszeczkę. 117. Może ja wam będę pokazywał tą temperaturę. A ta płytka niech sobie tutaj leży. 114, 113. Temperatura 100 stopni. Folia na razie żyje bez problemu. Przy 100 stopniach. 110, 109. Siedem, 106, 105, 104, zaraz się włączy z powrotem grzanie. Brakuje mi tutaj diody od przekaźnika. 101, 99,5 już się złączyło. Jeszcze z... O, i się wyłączył teraz przekaźnik. Tym razem już powinny te straty być... Tolerancja troszeczkę mniejsza. Widzicie, teraz już jest tolerancja 107 stopni. 7 stopni... takiego odchyłu, nie? Może jeszcze wyżej to... 103, 104. Tu już mam kabel od zasilania napięty po lewej stronie, także dlatego tak widzicie kawałek tego. 102, 101, 100. I załącza się znowu grzanie. Nie wiem, czy to będziecie słyszeli takie pyknięcie. 102, 102, 103, 104, 105. 106, no 6 stopni różnicy, także całkiem spoko.
Dobra, ja ustawiam teraz 150 stopni na Arduino, tylko zaktualizuję i zobaczymy, co się będzie z foliem działo. 150, 150,5, wgrywam mu. Wgrywanie. Ładowanie zakończone. I teraz już powinienem grzać. Słyszę, że grzałka grzeje. Także teraz będzie temperatura szła do góry. Gdybym tutaj podkręcił tą gałką mocniej, to wtedy będzie szybciej temperatura szła do góry. Mam trochę więcej. 119, 126, 130. I się wyłączył już przekaźnik. Sobie troszeczkę zmniejszę. Przy pierwszym takim skoku, no, temperatura już jest różnica 20 stopni. Żeby Wam pokazać to jakoś, o, widzicie. Teraz jest lepsza ostrość, 166. I teraz będzie spadało do 150 stopni. Folia już się deformuje. 150 stopni. I już folia widać, że zaczyna się wyginać. No. I taka temperatura 150 stopni, myślę, żeby była całkiem fajna do podgrzewania tam jakichś płytek. O, już spadło nawet. Wyłączył się przekaźnik. I teraz będziemy mieli różnicę tylko w sumie 11 stopni i spada temperatura. I takim sposobem mogę teraz podłączać sobie te płytki z AliExpressa. Uwaga, bo to jest gorące. Nie chcę się poparzyć. Pudełeczko kupione, tak jak już wspominałem, w Axlu na Dworcowej we Wrocławiu za 15 zł. Wyświetlacz pokazuje temperaturę. Ale te połączenia są bardzo wrażliwe i właśnie mi się Arduino zacięło. Także muszę znowu wgrać ten kod, żeby odblokować albo zrobić sobie dostęp do chociaż przycisku resetującego Arduino. Zaraz zobaczę, czy... Ok. Tak, no trzeba tutaj z tą termoparą, chyba podejrzewam, uważać, bo jakieś tam poruszenie delikatne kabelków w obudowie i może się zawiesić nam wyświetlanie temperatury. Ale tak jak sobie ustawimy to, jak już nie będziemy tym ruszać. Oczywiście nie jest to super perfekcyjne wykonanie, ale jak na pierwszy raz efekt, który chciałem uzyskać, wyszedł ok. Niezłe. Dobra, folia, jak widać, się pogięła już przy 150 stopniach. Czuję, że jest gorąca. No, można tym sobie podgrzewać płyteczki, na przykład coś takiego sobie położę, taką płytkę od aparatu fotograficznego, żeby wlutować jakiś element. Ustawiłbym sobie na przykład 200 stopni, żeby było szybciej i lepiej to wlutowywać jakieś tam złącza. Załóżmy takie gniazdo od ładowania przy pomocy z góry Hotaira. Pójdzie bez problemu, bez żadnego problemu, bo już się bawiłem tak o wylutowanie różnych rzeczy. I to by było chyba na tyle. Zakończę na tym filmik o okiełznaniu takiej płytki do podgrzewania z AliExpressa. Są oczywiście większe, są z 70 na 140, czyli ona by była jeszcze tutaj raz taka podłużna. No i te płyty już większe, one już mogą zmieścić nam na spokojnie już jakąś płytkę telefonu.
Tutaj mam akurat płytkę od Samsunga, chyba S4. Ona jest malutka. Jest na niej trochę elementów, które można sobie wykorzystać, wylutować. Ale jak macie oczywiście na takich płytach baterię, to zalecam taką baterię wylutować, usunąć ją, żeby po prostu wam nie wybuchła i nie daj Boże, jak nie macie okularów, nie uszkodziła wam oczu, czy tam jakichś innych obrażeń cielesnych. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się spodobał projekcik, działa. I o to chodziło. Siema, trzymajcie się.